Witam serdecznie, Mariusz Szpakowski, Filipiny, Bohom, życie na Filipinach, w rajskim kurniku. Temat bardzo poważny, mianowicie cztery różnice kulturowe, które niszczą związki na Filipinach. Więc troszeczkę sobie porozmawiamy, powiem też, odniosę się, jak to się ma u mnie w związku z tymi różnicami. No i co można zrobić, żeby było dobrze w tym naszym związku, jak już mamy tą jedną, jedyną wymarzoną Filipinkę. Także zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, Vanessa, córeczka moja kochana, tutaj jest szpaku mały, okupuje mój hamak, teściowa Marina. Danisia gdzieś tutaj się kręci, ale nie wiem gdzie. Danika? A, dobra, już wiem. Rozpala ognisko. O, kotek. Ombok ostatnio zagryzł. Jej małego. Urodziła malutkiego kotka, no i on rozprawił się z nim. Rozumiecie to? Danika tam. Ognisko rozpala. Na samym wstępie jeszcze chciałem podziękować bardzo nowym patronom, którzy wstąpili do Patronite. Dzięki wielkie. I przez ostatni tydzień dołączył do nas Robert Schopp, Dariusz Chomicki, Katarzyna Obloza, Lach, Kamil Cieszewski. Zwiększył próg. Dziękuję Ci bardzo, Kamil. Jarosław Mikołajczak, przepraszam. Krzysztof Wysocki, witamy Cię. Gregor Dender, dzięki wielkie. Chciałbym również bardzo podziękować osobom, które wysyłają nam kawę na supi. Dzięki wielkie. W ogóle myślałem, żeby zrobić taką listę osób w danym miesiącu, które wysłały nam kawę, no bo wysyłacie, a w żaden sposób Was nie wyróżniam, poza tym, że w live'ach mówię, więc myślę, że to dobry pomysł, żeby po prostu raz w miesiącu zrobić taki, dołączyć wszystkie osoby, które wysłały nam kawę na końcu filmu, zaraz po Patronite. Także dzięki wielkie wszystkim. Zaczynamy. Wspieranie rodziny. To jest właśnie ta wielka różnica kulturowa, która bardzo, ale to bardzo często rozwala związki między Europejczykiem, no, czy no, facetem z zachodu, a Filipinką. No, tutaj to się dzieje, powiem Wam. I bardzo często nam przeszkadza to, że Filipinki wspierają nasze, znaczy swoje rodziny. I nasze też już po części. Jak się zwiążemy z taką kobietą z Filipin, to musimy wiedzieć, że to jej rodzina jest naszą rodziną i no, można powiedzieć, że po części te obowiązki spadają też na nas. I tu właśnie są problemy, dlatego że to jest coś niespotykanego u nas w kraju na taką skalę, jak jest na Filipinach. Oczywiście pomaga się rodzinie, no też się pomaga, jak jest taka potrzeba, ale nie robi się tego regularnie. Tu na Filipinach Filipinki dbają o swoje rodziny i wspierają finansowo te rodziny. I na przykład teraz Ty poznajesz, bo to spójrzcie na to z tej strony, poznajesz taką Filipinkę, zamieszkasz z nią, ona na przykład miała jakieś tam zajęcie, pracę, zarabiała pieniądze i pomagała swojej rodzinie, Ty ją bierzesz do siebie, no bo chcesz ją mieć blisko siebie, nie chcesz, żeby ona pracowała za 10 tysięcy peso na miesiąc, no ale trzeba rodzinie pomagać, no bo ona pomagała cały czas i my to widzimy inaczej, my to widzimy, że no jak to pomagać cały czas, co kasę wysyłać co miesiąc, no ona to robiła do momentu, dopóki Ciebie nie poznała. I Ty zakłóciłeś ten spokój rodzinny, więc weź to na barki i rób to dalej. No i tu właśnie są te zgrzyty, no bo my tego nie chcemy robić. Mamy już swoją rodzinę, założymy rodzinę z tą dziewczyną, no i myślimy o naszej rodzinie, a Filipinki cały czas chcą wspierać te swoje rodziny. Tak jak wspierały wcześniej. Zgrzyt bardzo może tutaj być duży. No tu trzeba się wykazać bardzo dużą wyrozumiałością. Słuchajcie, związki to jest no, jeden wielki kompromis. No, jest to wyzwanie, jesteśmy różni.
trzeba no, czasem ustąpić jakieś tam rzeczy, żeby było dobrze, zachować ten balans. Nie wszystko musi być tak, jak my chcemy, mężczyźni. Trzeba też zrobić tak, żeby wszyscy byli szczęśliwi, tak? W tym związku. Zresztą chyba nie muszę wam tego tłumaczyć, wiecie, o co chodzi. No ale często my, mężczyźni, zapominamy o tym, że o tym balansie. Niestety. Rodzina filipińska dla kobiety, jej rodzina jest, no to jest właśnie ta różnica wielka. Jest najważniejszą częścią jej życia, można powiedzieć. Oni są bardzo, ale to bardzo zżyci ze swoją rodziną i zawsze będą rodzinę stawiać na pierwszym miejscu. No tu musimy to zaakceptować albo nie. I teraz jak nie zaakceptujemy, to sobie po prostu jedziemy do innego kraju, bo może być ciężko znaleźć tu taką osobę. Chociaż zdarzało się mi mieć takie dziewczyny, gdzie ta rodzina była nie najważniejsza, ale tam były jakieś dramaty, konflikty rodziny i po prostu ona nie chciała rodziny znać i z jakiegoś powodu, więc tak się zdarzało. Ale póki co rodzina jest na pierwszym miejscu. Widzicie, u nas jest tak, że rodzina to jestem ja, żona, dzieci, najważniejsza rodzina, a u nich rodzina to jest mama, tata, brat, siostra. To jest rodzina. Mąż jest w drugiej kolejności. No niestety tak jest. Trzeba to zaakceptować. Potem wam powiem, jak powiedziałem na samym początku, jak to wszystko się odnosi tutaj do mnie i do Daniki i dlaczego między nami jest tak, jak jest, bo to jest nawet dosyć ciekawe. Więc panowie, jak chcecie mieć Filipinkę, to musicie zaakceptować fakt, że będziecie drudzy i zaakceptować fakt, że będziecie musieli wspierać jej rodzinę. Albo dać jej pracę, nie wiem, żeby poszła sobie do pracy, ona wtedy wam nie poprosi was o żadne pieniądze. Nie, tak to będzie, nie? Ona wtedy nie poprosi was o żadne pieniądze, ona po prostu ze swojej wypłaty będzie wspierała swoją rodzinę. I tu może też być konflikt, no jak, no przecież z wypłaty, no to powinna do domowego budżetu. No do domowego też będzie, ale tam wysyłać na Filipiny, czy do siostry, brata też będzie. Ojej. Tak, kochani, to są takie właśnie rzeczy. Jest wszystko ładnie, pięknie, jak jest ładnie, pięknie. A potem, jak już się zaczyna ten związek poważny, to wychodzą właśnie takie rzeczy, no i zaczynają się konflikty. To są właśnie te różnice kulturowe, które rozwalają związki na Filipinach. Dlatego tak ciężko znaleźć sobie, my to nazywamy, mężczyźni, dobrą Filipinkę. A no po prostu to jest różnica kultur, nie? My to robimy czarno albo białe, dobre albo niedobre, ale czy tak powinniśmy? No nie bardzo chyba, co? No jeszcze tutaj przy tej rodzinie to jest tak, że ona cały czas myślami jest z rodziną non stop. Często jak na przykład zabierzecie ją na inną wyspę, pojedziecie czy do innego kraju, to ona cały czas będzie do nich dzwonić, rozmawiać. No i to jest absolutnie normalne. No po prostu są bardzo emocjonalnie zżyci, kochają się mimo jakichś tam swoich problemów. Po prostu te więzi są silne między nimi i zawsze tak będzie. Kolejna rzecz, słuchajcie, to są wiek kobiety. To jest właśnie to, po co mężczyźni między innymi przyjeżdżają na Filipiny, tak? Po na przykład związku, nie wiem, w Europie rozwalił się związek. Już nie będę wnikał z jakich powodów, bo to nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Ale przyjeżdżamy na Filipiny. No i co widzimy? Piękne, młode dziewczyny podrywają nas. Mężczyzn tu, tak, podrywają. My nie musimy podrywać dziewczyn, to one podrywają nas tu na Filipinach. I tutaj zaczyna się robić problem. Ten wiek, różnica wieku między mężczyzną a kobietą, jest to wielki problem czasami i powód do rozstania. Bardzo często nie ma tutaj wspólnych tematów, nie mają o czym ze sobą rozmawiać. Słuchajcie, jak jest różnica wieku, nie wiem, 40-50 lat. Dziewczyna ma na przykład, nie wiem, 20 lat, mężczyzna ma 50 lat. No trochę słabo,
No, tu trzeba też wziąć poprawkę, że są kobiety, które są bardzo rozwinięte emocjonalnie i dojrzałe na swój wiek, mając nawet te 20 lat, mogą zachowywać się jak takie kobiety 30-letnie. Zresztą kobiety są dużo bardziej rozwinięte, jeżeli tam chyba 7 lat różnicy, tak, nie? Między kobietą a mężczyzną, tak? Chodzi mi o to, że jak kobieta ma 20 lat, to tak jak miała 27, o. A mężczyzna jak ma 20 lat, to tak jak miał, no, pewnie minus 7, nie? No ale zostańmy już przy tym, że ma 20, no. Więc te różnice wieku robią robotę i problemy, nie? Często po prostu nie mamy o czym rozmawiać z tą osobą, no, nie wiem, pójdziemy wśród znajomych z naszą partnerką, ona w ogóle nie jest zainteresowana tą znajomością twoją z twoim kolegą, po prostu usiądzie sobie i będzie się na telefonie bawić, zajmować się telefonem i tam z koleżankami sobie pisać. No mają fiu bździu głowie, młode są, głupiutkie takie, no, młode dziewczynki, no, można powiedzieć takie nastolatki, no co ty oczekujesz jako facet, nie wiem, 40-50-letni czy 60-letni, że kobieta 20 lat będzie się zachowywała jak kobieta, nie wiem, 40-50 lat. No nie ma takiej opcji. Musisz wziąć też to na barki, jak chcesz taką mieć młodą gwiazdę w swoim życiu, no to niestety trzeba zaakceptować to, tą różnicę wieku, a tutaj często są spory, mamy pretensje do niej, dlaczego ty na telefonie, no jak ty byś miał teraz te 20 lat, w tych czasach też byś siedział na telefonie pewnie, nie? Czy robił te rzeczy, które ona robi. Po prostu, ona jest młoda i tyle. A ty już jesteś stary pryk po przejściach. Inaczej podchodzisz do życia, do wszystkiego, więc no możesz być ewentualnie takim nauczycielem dla tej swojej partnerki, no i ją wprowadzać w ten dorosły świat i tłumaczyć i to trzeba czasu, cierpliwości, ale da się to zrobić. Więc jest to też do ogarnięcia. Zdarzały się takie sytuacje, ja miałem takie związki. Ja to w ogóle pojąć, o co tutaj kaman, słuchajcie. Były takie sytuacje, że miałem dziewczynę i na przykład jak mieliśmy jakiś problem, młodą dziewczynę, no nie była taka młoda, bo już miała chyba 26 lat. Zaraz powiedzą, o Boże, zaraz hejt pójdzie. Nie, nie. No, na Filipinach 26-28 to już mówi się, że już dorosła kobieta jest, no. Tak grzecznie. No dobra, ale do brzegu, jak to Leszek mówi. Za każdym razem, jak mieliśmy jakiś problem, ja z nią, to ja o tym problemie dowiadywałem się z Facebooka. Nie przyszła i nie powiedziała mi na przykład, słuchaj, jest problem, nie podoba mi się to, nie wiem, źle robisz, może mógłbyś tego nie robić albo coś. Nie. Pierwsze co, bum, posta, jest, jak ona jest nieszczęśliwa, jakieś emotoikonki, czy jak to tam się nazywa, płaczące. Cały, wszyscy znajomi, cały świat wie, rozumiesz, że między wami jest źle. A ty jeszcze tego nie wiesz. I budzisz się i dostajesz SMS-a od kolegi. Ty, co tam się dzieje? Czy tam od koleżanki, co tam się dzieje? Nie, z Polski ludzie piszą, co tam się dzieje? Co ty żeś nawydziwiał? A ty tak otwierasz oczy, ale o co chodzi? O co kaman, nie? To jest właśnie ten wiek. Więc takie rzeczy się dzieją, też trzeba się uzbroić tutaj w cierpliwość. Powiem wam, że czasami to jest komedia. Jak jest się takim pozytywnym, wesołym facetem, z takim naprawdę optymistycznym życiem, podejściem do życia, można naprawdę to wszystko na wesoło wziąć i pośmiać się, pożartować z tego jeszcze. No po prostu uśmiechniesz się, no i tyle, nie? Ale jak ktoś jest troszeczkę bardziej taki nerwowy czy coś, no to mogą być jakieś problemy większe w związku i awantura na przykład, nie? Dlaczego ty to stawiasz? No, takie są. Dramaty. To już zrobiłem taki film. Był, że chciała mnie zabić. Możecie zobaczyć. To jest jeden z powodów, dlaczego związki tutaj no nie mogą przetrwać. Właśnie te dramaty. Są bardzo zazdrosne, bardzo emocjonalne. Robią
takie głupoty, że to się w głowie nie myśli. Zaraz wam podam przykład. Na przykład była taka sytuacja z jedną z moich partnerek. Wbiła sobie coś do głowy, że ja z kimś rozmawiam, a tylko dlatego, że zobaczyła, że ktoś mi tam wysłał zaproszenie, to pomyślała sobie, że chyba, że jak wysłała zaproszenie, to znaczy, że my się już znamy i mnie zaprosiła. No nie wiem, jakieś takie rzeczy z kosmosu. Awantura na całego. Dajcie spokój. Ja już po prostu miałem dość. Próbowałem wyjść z domu, żeby odpocząć od tego. Po prostu nie dawałem rady. Cały czas tylko krzyczy. Ja lubię spokój, cisza. A tu stojąca kobieta z boku drze się. Ja nie lubię takich rzeczy. Więc mówię, wychodzę. No to rzuciła się z łapami i zaczęła tam machać tymi rękoma na mnie. Ja w pewnym momencie po prostu tylko się zasłaniałem, nie dawałem rady i zacząłem krzyczeć kolegę. No kolega Polak obok mieszkał, mówię, żeby mi pomógł, pomocy. Kolega wyskoczył z pokoju, jeszcze na golasa wyskoczył, bo spał w środku nocy, w nocy on tak lubi. Więc wyskoczył na golasa, rzucił się na nią, żeby ją zatrzymać, żeby ją obezwładnić, tak żeby ona już nie machała tymi rękoma. No komedia na całego, no dla mnie to wtedy nie była komedia, ale jak ktoś z boku ktoś popatrzył, no to była. Więc kolega ją trzymał, ja w tym czasie szybko się spakowałem na motor i ogień, uciekłem po prostu, nie? No wariatka. Emocjonalnie niestabilny człowiek, trzeba było uciekać, no. Pamiętam, wyleciała jeszcze na ulicę i krzyczała, że zabije mnie. O rany, no po prostu tragedia. To jest właśnie ta zazdrość, nie? Wystarczy jakaś tam jedna rzecz, iskra, nie wiem, wbije sobie coś do głowy i... Ojej. Mam takiego kolegę, gdzie... rozstał się z dziewczyną, stwierdzili, że no to nie jest dla nich, więc no mieszkał sam i coś tam miał problemy z plecami. Taki w moim wieku chłopak i zamówił sobie masażystkę. Normalną masażystkę, taka, która po prostu przychodzi, mu tam, nie wiem, tajski masaż robiła. Tak? No i robi mu ta masażystka ten masaż, a tu nagle przez okno wpada jego była dziewczyna razem z oknem. No i awantura, ty mnie zdradzasz i spowyzywała tą dziewczynę, tą panią, która robiła masaż, jego awantura na całego. A to już było dawno po tym, jak się rozeszli. Ona po prostu cały czas go obserwowała. Rozeszli się, a ona cały czas za nim chodziła, co on robi. Są tak zawisne w tych dramatach swoich, że to po prostu się w głowie nie mieści. Po prostu. W ogóle nie myślą, tak jakby się wyłączył im mózg i myślą tylko o tym, żeby jestem ja, tu i ty i trzeba cię zniszczyć, zrujnować. Najlepiej to, żeby cię wsadzili do więzienia. Jest w stanie iść, pójść na policję, nagadać na ciebie głupot, że ty, nie wiem, handlujesz czymś, żeby tylko po prostu cię wsadzić do pierla, żebyś już do końca życia nie wyszedł z tego więzienia. Dlatego, że na przykład jej się coś nie spodobało albo no po prostu była zazdrosna o jakąś sytuację. Niesamowite. My mężczyźni tak nie mamy. My tak nie robimy, my nie jesteśmy tacy emocjonalni. Mężczyźni raczej myślą tak rozsądnie w takich sytuacjach i no ważymy rzeczy, co może się wydarzyć i tak dalej. Nawet jak to poniesie, nie wiem, jak ktoś jest mniej cierpliwy, to zawsze ważymy te rzeczy, które możemy zrobić, żeby po prostu, nie wiem, jakieś kichy z tego nie było. A Filipinki po prostu nie przebierają w środkach. Problemy językowe to jest też jedna z tych rzeczy, które po prostu związek może rozwalić tu na Filipinach. Jest bardzo dużo dziewczyn, które nie potrafią mówić biegle w języku angielskim i znam takie związki osobiście, dosłownie kilka, gdzie Filipinka nie mówi po angielsku i facet nie mówi po angielsku, no i żyją ze sobą. I tak sobie myślę, może to i lepiej, jak się nie rozumieją czasami, nie? Bo czasem po prostu, jak wiesz, się dobrze rozumieją i wiadomo, o co osoba mówi, to mogą być konflikty, a jak po prostu nie rozumieją się, no to nie ma tych konfliktów. Nie wiem, ona coś tam do ciebie powie, ty nie wiesz, co ona powiedziała i jest git, nie? A tak byś się może obraził i może by była awantura, więc są tutaj pozytywy tego. Ja to się śmieję z tego, ale naprawdę są takie związki. W miastach dziewczyny wyedukowane mówią w języku angielskim.
No, nawet z wioski, ale wyedukowane, które chodziły po prostu do szkoły. A na wioskach często można spotkać dziewczyny, no, mężczyzn, którzy albo słabo mówią, albo w ogóle nie mówią w języku angielskim. No i to może być problem albo zaleta w związku, no tak jak wspomniałem. No tak wesołe to trochę, ale taka jest prawda, nie? I teraz gwóźdź programu, najważniejsze w sumie, jak to się ma wszystko do mojego związku, tu z Daniką. No bo te cztery rzeczy, o których wspomniałem, rozwalają te związki bardzo często. Praktycznie, notorycznie, każdego dnia. Jak się to ma do nas? Od samego początku, tak popatrzę, wspieranie rodziny. Ja na przykład tutaj zaakceptowałem ten fakt, że może być tak, że ja nie jestem pierwszą osobą w rodzinie, taką najważniejszą, tylko po prostu jako druga. Chociaż Danika w żaden sposób nie daje mi tego odczuć, ani nie traktuje mnie w taki sposób, że jakbym był drugi. Więc być może jest tak, że ja jestem pierwszy. Ale wydaje mi się, i tak mi się wydaje, i wydaje mi się też, że jestem nie tylko pierwszy dla Daniki, ale i dla mamy, dla Vanessy. No, jestem bardzo ważną częścią naszej rodziny tutaj. Oni mi w żaden sposób nie dają odczuć, żebym był gorszy, drugi czy coś. Dbają o mnie też bardzo, naprawdę. Jak na przykład widzą, że coś robię, to lecą od razu mi pomagają. Nie wiem, pójdę coś tutaj zbierać, jakieś śmieci, to od razu wszyscy przy mnie zbierają śmieci. Cokolwiek, po prostu wspierają mnie we wszystkim, co ja robię. I ja się czuję naprawdę bardzo dobrze tutaj w domu i czuję się no, jak jedna całość, jedna wielka rodzina. Nie? Także no mówię, może być tak, że... Znaczy ja zaakceptowałem fakt, że może mogę być drugi, ale w ogóle tego nie czuję. Tak jak powiedziałem, już nie będę się powtarzał. Jeżeli chodzi o wiek kobiety, to Danika, no swój wiek, ona ma 24 lata, skończy w tym wieku, ja mam 43, no jest 19 lat różnicy między nami, ale Danika jest naprawdę bardzo dojrzałą kobietą, jak na swój wiek. Ona jest naprawdę, czasami się większą mądrością wykazuje niż ja. Czasem to potrafi przemilczeć coś, nic nie powiedzieć, jak mam jakąś głupotę palnąć. W sumie ja też tak mam. Jak mam głupotę powiedzieć, to też nic nie mówię. Nie mieliśmy takiej sytuacji, żebyśmy się kłócili. Były drobne nieporozumienia jakieś, ale to trwało i tam pół godziny, godzinę, maksimum może dwie. Na sam koniec po prostu był uśmiech, żart jakiś i to jakaś głupota była, którą nie trzeba by było w ogóle się obrażać czy tam gniewać. Po prostu obydwoje jesteśmy na tyle dojrzali, że rozwiązujemy te, ja to nazywam wyzwania. Takie problemy to są wyzwania, rozwiązujemy je bardzo szybko. Dramaty na przykład nie mam w ogóle, Danika nie jest zazdrosna. Ja nie mam takiego problemu, żeby, nie wiem, mówię, Danika, słuchaj, jada się, nie wiem, spotkać z Damianem, Piotrem czy coś, idziemy na piwo, czy nie wiem, na całą noc idziemy sobie potańczyć gdzieś. Nie? Danika mówi, że okej, nie ma problemu, ona mnie spakuje, przygotuje. Ja nawet nie muszę się pakować. Wszystko mam spakowane, przygotowane, mogę jechać. Rzadko to robię, bardzo rzadko, ale zdarza się raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, że po prostu pójdę z kolegami na browara pogadać sobie. Nie? Tutaj nie mam Polaków w okolicy, nie mam do kogo się odezwać, z kim tak pogadać. Jedyny kontakt z nimi to jest przez telefon. No i czasem po prostu potrzebuję wyjść stąd i spotkać się z nimi na to piwo i po prostu z nimi pogadać, nie? Chwilę pośmiać się, opowiadać jakieś historie. No. Przez telefon to nie to samo. Ja jeszcze mam tyle dobrze tutaj, że przychodzą do mnie, przyjeżdżają nasi subskrybenci, więc to też jest fajnie dla mnie, jak ktoś nas odwiedzi, to też mam okazję zamienić po prostu słowo po polsku, porozmawiać, pośmiać się, no kawę napić. No wiecie, o co mi chodzi, nie? To jest też miłe i to też takie wasze odwiedziny u nas tu w Kórniku też nam, no mi pomagają, tak w sensie, no lepiej się czuję, że po prostu mam, nie wiem, rodaków z boku też, nie? O to mi chodzi. Także dramatów nie ma, problemów językowych też nie ma. Danika lepiej po angielsku mówi niż ja. Co mamy sobie do powiedzenia, to powiemy, rozumiemy się. Ja trochę też Bisaya rozumiem, więc
Więc może też nie wiem, czy to dobrze, chociaż mało mówi Bisaja do mnie, ale czasami się zdarza, że powie coś w Bisaja, nie? Także no mówię, już na tyle mieszkam tutaj z nimi, że nawet wiem, co powiedziała, ale odpowiadam po angielsku, nie? Czyli summa summarum, no naprawdę trafiła mi się dobra kobieta. Do tej pory, dopóki nie poznałem Daniki, te cztery punkty, które wam wymieniłem, to były główne przyczyny rozstań. Były albo dramaty, albo tej rodziny było po prostu za dużo. No, głównie to chyba dramaty. Nigdy się nie rozstałem chyba przez barierę językową, z tego względu, że no, ja tam jakoś komunikatywnie ten angielski znam, a szukałem sobie partnerki, które też po angielsku rozmawiają. Zdarzały mi się takie partnerki, że od razu, nie wiem, na pierwszej czy drugiej randce od razu mówiła, daj mi pieniądze, bo ja muszę rodzinie wysłać. No to takie to od razu odrzucało. Jak ona jeszcze nawet dobrze nie wie, jak ja mam na imię, a już mówi mi o pieniądzach, żebym dał jej dla rodziny, to idź sobie. Okej, to tyle na dzisiaj, ja zabieram się za robotę. Zaraz też idziemy zaprowadzić Vanessę do szkoły. Cały czas z Facebookiem walczę. Widzę, że wczoraj, słuchajcie, dodali mi do Facebooka Danikę jako administratora finansowego. Pojawiła się, bo ja ją usunąłem, tak, a oni ją już tam jest, widnieje. Ale jeszcze żadnego oficjalnej wiadomości z Facebooka nie dostałem, że dodaliśmy, więc czekam, jak tylko dostanę, to od razu piszę i załatwiam to tak, żeby jeszcze w tym miesiącu Facebook kasę wypłacił. Może się uda, może znowu przeciągną na następny miesiąc, nie wiem. Znając Facebooka pewnie przeciągnął, ale może jestem w błędzie. No nic, trzeba myśleć pozytywnie. Także trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie z Rajskiego Kurnika. Zdrówka dla was, cześć, hej.